panel świetlny znika z centrum Radomia. Obchody Święta Matki Boskiej Gromnicznej w Muzeum Wsi Radomskiej. Zespół Guzowianki wygrał 5. edycję plebiscytu portalu Nasz Szydłowiec w kategorii Kultura. Jest piątek, 3 lutego. Aneta Pieńkowska, zapraszam na dziennik. Pracownicy Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu przystąpili do demontażu tunelu świetlnego, który przez kilka tygodni stał w ciągu ulicy Żeromskiego. Wkrótce warta kilkaset tysięcy złotych świąteczna ozdoba trafi do magazynu. Demontaż tunelu świetlnego rozpoczął się 2 dni temu. Cała operacja została podzielona na etapy. Nasze prace rozpoczęliśmy od demontażu elementów świetlnych. Najpierw największe gwiazdy. Teraz, jak Państwo widzicie za moimi plecami, trwa demontaż sznurów świetlnych. Tak będzie do końca tego tygodnia, łącznie z jutrzejszą sobotą, a od przyszłego tygodnia będziemy rozpoczynać demontaż konstrukcji tunelu. Demontaż tunelu nie należy do najprostszych, ale jak zapewnia Marcin Gutkowski, pracownicy ZUK-u dadzą sobie z tym radę. Przygotowaliśmy się do tego należycie. Nasi pracownicy byli zarówno przy montażu całej konstrukcji wszystkich elementów. Wykonaliśmy dokumentację fotograficzną na początku przy montażu. Również w trakcie użytkowania ją przeprowadziliśmy. Stąd też to ułatwi nam demontaż i późniejszy montaż w listopadzie. Początkowo był rozważany pomysł, aby demontażem tunelu zajęła się firma Multidekor, która dostarczyła ozdobę świąteczną. Jednak ze względu na koszty zrezygnowano z tego rozwiązania. Wkrótce cała konstrukcja tunelu trafi do magazynu Zakładu Usług Komunalnych. W czwartek w Muzeum Wsi Radomskiej odbyły się uroczystości związane ze Świętem Matki Boskiej Gromnicznej. Zespół obrzędowy Korzenie z Łaguszowa zaprezentował zwyczaje ludowe związane z tym wyjątkowym świętem. Dlaczego wyjątkowym, to wyjaśni Aleksandra Żytnicka z Muzeum Wsi Radomskiej. Dla mieszkańców wsi kiedyś było to bardzo ważne święto, ponieważ przynosili wówczas z kościołów światło Chrystusa. W postaci właśnie zapalonych tych gromnic procesyjnie wracali do wsi, musieli mieć zapalone gromnice, chyba że nie pozwalała na to pogoda. Wchodzili wówczas do chałup i odbywało się szereg takich różnych właśnie czynności, które miały za zadanie odżegnywać zło od domu, nieszczęścia, choroby, a także wróżono sobie najzwyczajniej w świecie, co też przyniesie kolejny rok. Światło tej gromnicy często później stawiano, na przykład kiedy była burza, tak, zapalano gromnicę, żeby piorun nie uderzył w chałupę. Od połowy lutego dzięki jednemu przyciskowi radomianie będą mogli otworzyć drzwi i wsiąść lub wysiąść z autobusu. Tak zwany ciepły guzik ma poprawić jakość podróżowania komunikacją miejską. Przyciski przy wejściach do autobusu ograniczą potrzebę otwierania wszystkich drzwi na każdym przystanku i tym samym ułatwią utrzymanie komfortowej temperatury wewnątrz. W autobusach komunikacji miejskiej pojawi się tak zwany ciepły guzik, czyli indywidualne otwieranie drzwi przez pasażera. Dzięki niemu kierowcy nie będą musieli otwierać wszystkich drzwi w autobusie. To sami pasażerowie będą mogli je otworzyć, jeżeli będą chcieli wejść albo wyjść z pojazdu. Kierowca na każdym przystanku nie będzie wietrzył tego autobusu, tylko poprzez wciśnięcie pasażer będzie mógł sobie sam otworzyć te drzwi, wsiąść, drzwi się za nim zamknął, ale to również ma sens, można nazwać przewrotnie, że ten guzik latem będzie guzikiem zimnym, ponieważ kiedy w środku będzie klimatyzacja, większość autobusów radomskiej komunikacji jest wyposażona w klimatyzację, będzie można wsiąść do komfortowego wnętrza autobusu. Jednak nie wszystkie autobusy komunikacji miejskiej będą wyposażone w ciepły guzik. Mam nadzieję, że wraz z wymianą taboru dojdziemy do momentu, w którym cała flota będzie posiadała taką funkcjonalność i będziemy mogli z tego przycisku korzystać. Przed nami na pewno kilka trudnych tygodni, kiedy mieszkańcy będą przyzwyczajać się do tego. Będą stosowne instrukcje na przystankach, w autobusach komunikacji miejskiej. Te przyciski będą oznaczone odpowiednimi naklejkami. Ciepłe guziki w radomskich autobusach według zapowiedzi wiceprezydenta Frysztaka mają pojawić się w połowie lutego. Młodzieżowy zespół ludowy Guzowianki z gminy Orońsko okazał się bezkonkurencyjny w plebiscycie zorganizowanym przez portal Nasz Szydłowiec. Zespół okazał się najlepszy w kategorii kultura i zdobył pierwsze miejsce oraz statuetkę za osiągnięcia muzyczne w 2016 roku. Guzowianki z wyróżnienia ogromnie się cieszą, ale nie zamierzają spocząć na laurach i zapowiadają pracowity 2017 rok.
Tak wygląda statuetka, którą otrzymał młodzieżowy zespół ludowy. Guzowianki istnieją dopiero od 2014 roku, więc to wyróżnienie jest dla zespołu ogromnym zaskoczeniem. Ta nagroda na pewno bardzo nas cieszy. Dała nam dużo energii i motywacji do dalszego działania i śpiewania. Jesteśmy bardzo dumne i cieszymy się z tego, co robimy. Mam nadzieję, że z każdym dniem będziemy miały więcej energii do pracowania z panią Wiolą. Ta nagroda pokazała, jak wiele pracy wykonaliśmy w minionym roku. Przed nami cały rok, aby pokazać, że stać nas na jeszcze więcej. Guzowianki w 2016 roku nagrały 3 teledyski. Pierwszy to cover w wersji ludowej piosenki Błogosławieni Miłosierni, napisanej z okazji Światowych Dni Młodzieży. Ten utwór przyniósł zespołowi dużą popularność. Drugi teledysk to własna folkowa kompozycja piosenki Pod zielonym dębem. A trzeci to pastorałka Do Malusieńkiego, nagrana pod koniec 2016 roku. Swoją muzyką staramy się bawić ludzi, sami też czerpiemy z tego radość i również staramy się szerzyć polską muzykę ludową. Przy okazji rozmowy guzowianki zdradziły również swoje plany na 2017 rok. Planujemy nagrywać nasze autorskie, tworzyć i nagrywać nasze autorskie utwory, nakręcić teledyski do tych utworów, wydać płytę. Mamy też w planach rozszerzyć trochę skład osób śpiewających w zespole, jak również instrumentów i planujemy też w wakacje wypoczynek dla całego zespołu. Kierownik muzyczny młodzieżowego zespołu ludowego Guzowianki Wioletta Fijałkowska jest również nominowana w plebiscycie Echa Dnia na Człowieka Roku w kategorii Edukacja, Rozrywka i Debiut. I czas na nasz stały cykl, czyli książka na weekend. Na długie zimowe wieczory polecamy Państwu Fałszerzy Pieprzu, historię rodzinną autorstwa Moniki Schneiderman. To opowieść o żydowskiej i polskiej rodzinie pisarki, która jest dziełem literackim, a jednocześnie ważnym dokumentem historycznym. Monice Schneiderman udało się w małym, wąskim wycinku rodzinnej historii pokazać tragiczną historię Polski XX wieku. Do lektury zachęca Anna Skubisz-Szymanowska, dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. Monika Schneiderman cały czas prowadzi narrację w taki sposób, że pokazuje nam, jak te dwie społeczności żyły ciągle obok siebie, nic o sobie nie wiedząc, nie znając się, a przecież byli ze sobą powiązani stosunkami ekonomicznymi, gospodarczymi, handlowymi, natomiast nie przyjaźnili się, nie utrzymali stosunków towarzyskich, kontaktów towarzyskich i właściwie nic o sobie nie wiedzieli, o swoim życiu, o swoich zwyczajach. Monika Schneiderman zastanawia się w tej książce, jak była możliwa zagłada tak dużej społeczności, no przecież mieszkańców naszego kraju, polskich Żydów, przy tak dużej obojętności społeczeństwa polskiego. Na koniec mamy dla Państwa zaproszenie do obejrzenia najnowszego odcinka Słonecznej TV. Tym razem coś dla pań, które marzą o pięknych, pełnych ustach i wachlarzu rzęs. Dowiecie się wszystkiego na temat zabiegów powiększania ust kwasem hialuronowym oraz przedłużania i zagęszczania rzęs metodą Secret Lashes. Nie każdą kobietę natura obdarzyła pięknymi, długimi rzęsami i zmysłowymi, pełnymi ustami, ale jest sposób na to, aby poprawić własne poczucie atrakcyjności. W renomowanych salonach kosmetycznych panie mogą poddać się dziś zabiegowi z zakresu medycyny estetycznej, czyli powiększaniu ust za pomocą kwasu hialuronowego oraz przedłużaniu i zagęszczaniu rzęs. Dziś w programie poznacie odpowiedzi na najczęściej nurtujące pytania na ten temat. Ten odcinek już teraz jest dostępny na naszej stronie internetowej. Telewizyjna premiera dziś o 17.45 na kanale 828 w sieci kablowej Wektra. I tym zaproszeniem kończymy to wydanie dziennika. Przed nami jeszcze serwis sportowy i prognoza pogody. Do zobaczenia. Czterdzieści obiektów. Prestiżowe marki modowe. Przyjazna atmosfera. Punkty gastronomiczno-usługowe.
Zawsze świeże produkty i atrakcyjne ceny. To walory, dzięki którym zakupy robi się z przyjemnością. Galeria Fenix. Twoje ulubione miejsce na zakupy. Radom, ulica Grzeczna Rowskiego 29/31. W czwartek rundę rewanżową drugiej ligi wznowili piłkarze ręczni klubu sportowego Uniwersytet Radom. Podopieczni Mariusza Greli pokonali przed własną publicznością Trójkę Ostrołęka 36-23. MVP spotkania został młody golkiper radomian Marcin Hernik. W sobotę piłkarze Radomiaka czeka kolejny mecz sparingowy. Tym razem podopieczni Wernera Liczki pojadą do Lublina na mecz z ekstraklasowym Górnikiem Łęczna. Również w sobotę swój kolejny mecz sparingowy rozegra Broń Radom. Ekipa Dariusza Różańskiego zmierzy się w Kielcach z czwartoligową Nidą Pińczów. Ostatni pojedynek w tym sezonie drugiej ligi rozegra MKS Eleklerk Radomka Radom. Siatkarki Krzysztofa Kubika zmierzą się w hali publicznego gimnazjum nr 13 z UKS Szóstką Mielec. Zespół z województwa podkarpackiego będzie faworytem tego pojedynku. Początek meczu w sobotę o godzinie 16. Trudny wyjazd czeka siatkarzy Cerat Czarnych Radom. Podopieczni Roberta Prygla zagrają w Kędzierzynie Koźlu z miejscową Zaksą, obecnym liderem Plus Ligi. Początek spotkania w sobotę o godzinie 17. W świetnych nastrojach do niedzielnego meczu z Treflem Sopot podejdą koszykarze Rosy Radom. Zespół Wojciecha Kamińskiego w środę w osłabionym składzie pokonał ówczesnego lidera polskiej ligi koszykówki Polski Cukier Toruń i nikt nie wyobraża sobie porażki w meczu z ekipą z Trójmiasta. Początek spotkania w niedzielę o godzinie 18. W sobotę w Radomiu pochmurno, na termometrach około zera. W niedzielę wciąż utrzyma się duże zachmurzenie, możliwe opady śniegu. W poniedziałek przelotne opady śniegu, na termometrach 3 stopnie powyżej zera.